Cześć, z tej strony Magda Szczepańska ze Szkoły Języka Norweskiego Trolltunga. W dzisiejszym odcinku usłyszycie słówka, wyrażenia i przykłady zdań, które mogą przydać się osobom pracującym w domu opieki bądź po prostu opiekujących się osobami starszymi bądź chorymi. Zapraszam! Zacznijmy od słówek związanych z miejscem pracy oraz systemem pracy. Et sykehus, szpital. Et sykehjem, albo w niektórych regionach Norwegii, et sykehjem, dom opieki. Et aldershjem, albo aldershjem, dom spokojnej starości. En hospits, hospicium. En pleieassistent, opiekun osób starszych, chorych. En sykepleier, pielęgniarz, pielęgniarka. En lege, lekarz. En overlege, ordynator. En patient, pacjent. En vaktplan, plan dyżurów. En dagvakt, dyżur poranny. En kvällsvakt, dyżur popołudniowy albo wieczorny. En nattvakt, dyżur nocny. Pamiętajcie również, że tutaj akurat słówko wakt możecie zastąpić słowem shift, tak? Wtedy będzie dag shift, kveldsshift albo nattshift. To jest dokładnie synonim dla tych trzech wcześniejszych słówek, o których wspominałam. Jak możemy ich użyć w zdaniach? Oto przykłady. Hvor ofte i uka har jeg nattvakt? Jak często w tygodniu mam nocną zmianę? Hvor lang er dagvakt? Jak długa jest dzienna zmiana? Jeg kan ikke ha kveldsvakt i morgen. Kan noen være vikar for meg? Nie mogę mieć jutro popołudniowej zmiany. Czy ktoś mógłby mnie zastąpić? A teraz przejdźmy do garści słówek i wyrażeń, które przydadzą Wam się przy na przykład porannej toalecie, kiedy macie do czynienia z pacjentem. Musicie go umyć, musicie dać mu lekarstwa, musicie go przebrać na przykład. Et morgenstell, poranna toaleta. En medicin, lekarstwo. Ei flaske, butelka. En tablet, tabletka. Ei sprøyte, strzykawka, zastrzyk. Ei seng, łóżko. Ei båre, nosze. En rullestol, wózek inwalidzki. Ei krykke, kula. En gåstativ, albo gåstol, to tak zwany balkonik. Et becken to miednica, czy popularnie zwany basen. Et termometer, termometr. En sonde, sonda. Ei intravenøs næring, żywienie dożylne. Ei morgenkåpe, szlafrok. Innesko, albo tøfler, kapcie. Toalettsaker, przybory toaletowe. En tandbørste, szczoteczka do zębów. En tandkrem, pasta do zębów. En kam, grzebień. En børste, szczotka. En barbermaskin, maszynka do golenia. A teraz kilka przykładów zdań z użyciem powyższych słówek. Hvordan føler du deg i dag? Jak się dzisiaj czujesz? Har du sovet godt? Czy spałeś dobrze? Har du noen smerter? Czy masz jakieś bóle? Har du vondt i magen? Czy boli cię brzuch? I tutaj dodam taką uwagę. W tym przykładzie zdania macie akurat użyte słówko magen. Ale jeżeli chcecie zapytać człowieka, czy boli go jakaś konkretna część ciała, to magen w moim przykładzie możecie zastąpić jakąkolwiek inną częścią ciała. Na przykład har du vondt i hodet? Czy boli cię głowa? Har du vondt i beine, for example? Czy boli cię noga? I tak dalej. Har du svimmel? Czy masz zawroty głowy? Måtte du kaste opp i dag, eller er det borte? Musiałeś wymiotować dzisiaj, czy przeszło? Kaste opp to wymiotować. Z kolei kaste ut to wyrzucać, na przykład śmieci. Har du forstoppelse? Czy masz zaparcia? Har du diarré? Czy masz biegunkę? I tutaj kilka zdań
których możecie użyć w momencie, kiedy rozpoczynacie właśnie toaletę z pacjentem. Stop langsamt, wasze snil. Proszę wstać powoli. I tutaj znowu uwaga. Jeżeli chodzi o ten dodatek, wasze snil, on po prostu ugrzecznia waszą wypowiedź. Gdybyście powiedzieli po prostu stop, to brzmiałoby to tak dosyć surowo. Wstań. A przecież nie chcemy pacjentowi rozkazywać, tylko chcemy po prostu miło poprosić, żeby na przykład wstał albo wykonał jakąś czynność. Więc zawsze dobrze jest dodać to wasze snil na końcu zdania. A więc dosłownie tłumacząc, bądź tak miły. To jeszcze raz. Stop langsamt, wasze snil, czyli proszę wstać powoli. Leg dig på sidan, vasche snil. Proszę położyć się na boku. Jag hjälper dig att bussa tänderna. Pomogę ci umyć zęby. Ska jag barbera dig eller gör du det själv? Mam cię ogolić, czy zrobisz to sam? Jag må vaske och törka dig nu. Muszę cię teraz umyć i wytrzeć. Hold armen min, vasche snil. Proszę przytrzymać się mojego ramienia. Ska jag skifta blöjan din? Czy mam zmienić ci pieluchę? Jag ska skifta skjorta di. Zmienię twoją koszulę. Jag ska ta på dig rena klar. Ubiorę ci czyste ubrania. Jag ska måla dig temperatur och blodtryck. Zmierzę ci temperaturę i ciśnienie krwi. Jag ska lägga kompress på såret och ge dig ny bandage på. Położę kompres na ranę i dam ci nowy bandaż. A teraz część, w której możecie zadać pacjentowi pytania, żeby poprawić jego komfort. Vill du gå på du? Czy chcesz iść do ubikacji? Sitter du bra? Czy siedzisz dobrze? Ska jag regulera sängen di? Czy wyregulować twoje łóżko? Är du törst? Czy jesteś spragniony? Ska jag hämta dig ett glas vatten? Czy przynieść ci szklankę wody? Är du sulten? Czy jesteś głodny? Jag bringer dig maten strax. Przyniosę ci zaraz jedzenie. A jeżeli chcecie zaaplikować pacjentowi lekarstwa, możecie to zrobić na przykład w ten sposób. Svälj dessa tabletter ned med vatten. Połknij te tabletki z wodą. Hent ett brett med medikamenter från skåpet. Przynieś tacę z lekami z szafki. A kiedy pacjent jest już gotowy, to możecie go zapytać na przykład: Vill du gå en tur med gåstolen? Czy chcesz się przejść przy balkoniku? Oczywiście wyrażeń, które przydadzą nam się w pracy z pacjentem, na przykład w domu opieki, jest jeszcze całe mnóstwo. I wymaga to oczywiście regularnej nauki i powtarzania słówek, zanim zaczniemy taką pracę. Jeżeli mielibyście ochotę zwiększyć swoje słownictwo i umiejętności w języku norweskim, to oczywiście zapraszamy na indywidualne zajęcia norweskiego do nas, do Trolltunga, zwłaszcza, że mamy również przygotowany specjalny kurs dla osób pracujących w branży medycznej, Helsenorsk, a więc norweski w opiece zdrowotnej. Tymczasem bardzo Wam dziękuję i zapraszam na kolejny odcinek już za tydzień. Cześć!